Dziś opowiem Wam o niesamowicie brutalnej zbrodni, która miała miejsce w roku 1997. Tak brutalnej, że policjanci na miejscu zdarzenia przy odkrywaniu zwłok, a byli to policjanci z kilkuletnim stażem, nawet dziesięcioletnim stażem, po prostu płakali. Kompletnie bezsensowna i bardzo okrutna zbrodnia, której w dodatku mózgiem i takim motorem napędowym była kobieta. I to bardzo młoda kobieta. Matka trójki dzieci. No, kompletnie z pozoru łagodna. I ciężko było ją utożsamiać z takimi czynami, których się dopuściła. Jest piątek, 13 czerwca 1997 roku. Tomek Jaworski jest świeżo upieczonym maturzystą, który ten dzień uznaje za wybitnie udany, ponieważ zaliczył swój pierwszy egzamin na swoje wymarzone studia na Wydziale Architektonicznym na Politechnice Warszawskiej. Jest to egzamin z rysunku. Tomek dzwoni do ojca, chwali się, jak wspaniale mu poszło, jak bardzo się z tego cieszy, że jest z siebie bardzo zadowolony i nie może się doczekać wyników egzaminów końcowych. Grupka przyjaciół z klasy 4 A warszawskiego liceum, które już nie istnieje w tej chwili, udaje się do parku, właściwie na polanę w Lesie Młocińskim, to są obrzeża Warszawy, i organizują tam ognisko, grill, taką luźną imprezę plenerową, która ma być zwieńczeniem 4 lat nauki, 4 lat znajomości i takim bardzo fajnym rozpoczęciem nowego etapu w ich życiu. Na imprezie znajduje się około 30 osób, wszyscy są w wyśmienitych nastrojach, nie tylko dlatego, że właśnie zdali tą maturę, że rozpoczyna się nowy, taki bardzo fascynujący okres w ich życiu, że jest cudowna pogoda i no, mają co świętować. Jest oczywiście alkohol, ale nie jest to jakaś wybitnie zakrapiana impreza. Tego alkoholu nie ma jakoś w bardzo dużych ilościach. Generalnie młodzież bawi się bardzo spokojnie i nic nie zapowiada tego, żeby miało wydarzyć się tego wieczoru coś złego. Natomiast około godziny 23 atmosfera się generalnie psuje, ponieważ na imprezę wtargnęła grupa paru pijanych młodzików z Łomianek. Początkowo nie wygląda to jakoś specjalnie groźnie. Grupa tych młodych mężczyzn próbuje dołączyć do ogniska, zaczynają zagadywać, wydają się nawet może przyjaźnie nastawieni do młodzieży, natomiast któryś z licealistów zwraca im taką luźną uwagę, że może jak już siedzą z nimi, to mogliby w czymś pomóc, mogliby na przykład dorzucić drewna do ogniska. No, ta grupa tych młodych mężczyzn z Łomianek czuje się, powiedzmy, urażona tym, że jakiś taki młodzik, licealista wydaje im polecenia i próbuje im w jakiś sposób może nawet rozkazywać. No, ponieważ są pijani, a wiadomo jak to jest z alkoholem, alkohol jeszcze bardziej nakręca tą spiralę, więc no i zaczynają się nakręcać wzajemnie w tej myśli, że zostali jakoś źle potraktowani, że zostali
może nawet w jakiś sposób poniżeni przez tych licealistów i oddalają się z tego ogniska, udają się do pobliskiego baru, uznając generalnie, że nie są w tej chwili wystarczająco silni, żeby dać tym maturzystom jakąkolwiek nauczkę, ponieważ maturzystów, jak już wspomniałam, jest około 30, natomiast no, ich jest dużo mniejsza grupka, jest czwórka osób. A więc udają się do tego pobliskiego baru, żeby się, powiedzmy, dopić i tam na miejscu spotykają drugą grupę, a dokładnie Monikę Szymańską, o której właśnie będzie tak głośno po tej zbrodni, i jej trzech kolegów. No, dosiadają się do nich, zaczynają razem pić alkohol i ta grupka złomianek opowiada o tej sytuacji, która miała miejsce na polanie, że tam się dosiedli do tej młodzieży, że ta młodzież ich poniżyła, że próbowali im powiedzieć, co mają robić, że nawet jakiś tam nakaz dołożenia drewna do ogniska wydali. To było takie no, bardzo nieprzyjemne z ich strony. Oni oczywiście poczuli się urażeni, więc to wszystko opowiadają Monice i jej znajomym i wspólnie ta pijana grupa osób uznaje, że trzeba by na tą polanę wrócić i dać tej młodzieży nauczkę. Pokazać im, kto tu rządzi i jak powinni się zachowywać do starszych i ważniejszych, silniejszych. Generalnie chcą wspólnymi siłami im pokazać, kto tutaj rządzi. Tymczasem na polanie, na tym ognisku pozostaje już niewielka grupa osób. Jest to 8 uczestników, reszta rozeszła się już do domów i to 8 uczestników też ma zamiar w najbliższym czasie do domu się udać. Oni najprawdopodobniej czekają na nocny autobus jadący w kierunku placu Wilsona. Więc oni to ognisko już zaczynają dogaszać, zaczynają się zbierać, sprzątać, ogarniać dookoła, dogadują już ostatnie rzeczy i w tym momencie na polanę zajeżdżają 2 samochody. Jest to Polonez, w nim znajduje się grupa tych dresiarzy złomianek oraz Fiat 125P, w którym siedzi Monika razem ze swoimi 3 kolegami. Wszystkich razem jest około 10 osób. Oni wyskakują z auta, w rękach trzymają kije baseballowe. No i zachowują się wyjątkowo agresywnie. Zaczynają po prostu bić kogo popadnie, kopać, uderzać, przewracać wszystko, co stanie na ich drodze. Są bardzo brutalni. Nie zważają na nic, są wręcz w takim, no, moglibyśmy to nazwać, amoku, w którym jeszcze sami siebie nawzajem nakręcają. Maturzyści widzą, co się dzieje, no, widzą i czują, co się dzieje. W związku z tym no, instynktownie zaczynają uciekać w kierunku lasu, w te zarośla, w drzewa. Tam się chowają w przeróżne miejsca. No, kto miał szczęście, to wdrapał się na drzewo, gdzieś tam w trawie się kładą, w krzakach. Próbują się ukryć jak możliwie, jak najlepiej. Natomiast agresja tych dwóch grup, tych dresiarzy, nazwijmy ich dresiarzami, bo tak też nazywała ich później prasa, no, agresja tych osób z każdą minutą, z każdą sekundą narasta, oni się robią coraz bardziej brutalni. Dopadają pierwszą swoją ofiarę, którą jest Konrad. Konrad zostaje bardzo brutalnie pobity. Drugą osobą, którą łapią, jest Jarosław, który jest również najlepszym przyjacielem Tomka i jego kuzynem, a tego dnia obchodzi swoje urodziny. Jarosław zostaje uderzony butelką i kijem w głowę, zaczynają go kopać,
okradają go, a na koniec każą mu szczekać, żeby tak jeszcze go ostatecznie poniżyć. Na polanie zaparkowane jest jeszcze trzecie auto, w którym znajduje się Marek G. ze swoją dziewczyną. Jest to para nie mająca nic wspólnego z żadną z tych grup. Zupełnie dwie niezależne osoby, które postanowiły przyjechać sobie do parku, żeby posiedzieć na jakąś randkę, na jakieś romantyczne spotkanie. Któryś z tych napastników zauważa to auto i rzuca takie hasło, żeby dopaść osoby w nim siedzące. I cała grupa tych chuliganów biegnie w kierunku auta i zaczynają to auto okładać czym popadnie, czyli kijami bejsbolowymi, gaśnicą, jakimiś kijami, deskami, no wszystkim absolutnie, co wpada im w rękę. Marek G. jest w kompletnym szoku, on nie wie, co się dzieje, więc w takim no popłochu pierwsza myśl, jaka przychodzi mu do głowy, to żeby z tego miejsca odjechać. No gwałtownie rusza, wjeżdżając w Fiata, którym przyjechała grupa Moniki. No i to auto uszkadza. No to już do końca rozwściecza całą grupę tych chuliganów, tych dresiarzy. Oni są w tym momencie już po prostu ekstremalnie rozsierdzeni. I no, tutaj najprawdopodobniej to Monika Esz najbardziej zaczyna całą tą sytuację nakręcać i no, namawia swoich towarzyszy, żeby w jakiś sposób odzyskać no, odszkodowanie za uszkodzenie tego auta. W związku z tym postanawiają złapać któregoś z uczestników ogniska i od niego albo wyciągnąć pieniądze na naprawę tego auta, albo wyciągnąć dane tej osoby, która w tym aucie siedziała i oczywiście w tym aucie, które wjechało w samochód napastników i żeby wyciągnąć po prostu dane tej osoby, a następnie od tej osoby otrzymać zapłatę za uszkodzoną część. Wracają więc na polanę i zaczynają szukać poukrywanych licealistów. Wrzeszczą, przeklinają, grożą nawet użyciem broni palnej, której no de facto nie mają, jak się później okazuje. No ale w ten sposób oczywiście chcą zmusić ukrywające się osoby do tego, żeby wyszły z kryjówki. I tutaj teraz mamy dwie wersje wydarzeń. W jaki sposób Tomek Jaworski dostaje się w ich ręce. Pierwsze mówi o tym, że Tomek gwizdał, najprawdopodobniej chcąc w ten sposób sprawdzić, gdzie znajduje się reszta jego kolegów. Druga wersja natomiast mówi, że on w pewnym momencie po prostu wstał, nie wiadomo dlaczego, być może chciał uciec, być może nie spodziewał się, że chuligani mogą zrobić mu jakąś większą krzywdę. Może to jest takie oczywiście gdybanie, myślę, że jakoś to się da jeszcze wszystko słownie wyjaśnić, chociaż tutaj wydaje mi się to mało prawdopodobne, no przecież widział, jak się zachowywali kilka minut wcześniej. W każdym razie Tomasza zaczynają gonić i po no, takiej dość krótkiej gonitwie łapią go, powalają na ziemię, zaczynają go bić. Okładają go kijem bejsbolowym, kopią, przewracają. Świadkowie mówią, że w tym momencie słyszeli Tomka krzyki. Tomek krzyczał: przestańcie, nie bijcie, nic wam nie zrobiłem, oddam wam wszystko. No ewidentnie Tomek wie, że nie wyjdzie z tej sytuacji całą, że oczywiście nie spodziewa się pewnie tego, co de facto nastąpi. Natomiast no wierzę, że na pewno zostanie potraktowany bardzo brutalnie i, no i próbuje jeszcze w jakiś sposób się uwolnić. Natomiast bandyci zaczynają zastanawiać się,
jaki będzie ich następny krok. W związku z tym postanawiają, że to właśnie od Tomka wyegzekwują to odszkodowanie albo dane właściciela Forda, bo to był Ford, to auto, które wjechało we Fiata. I podejmują taką decyzję o uprowadzeniu. Takiego już bardzo pokiereszowanego Tomka wrzucają do bagażnika Fiata, jeszcze uderzając go przy tym klapą w głowę, i zabierają go z Polany. No, reszta maturzystów w tym momencie orientuje się, że napastnicy odjeżdżają, natomiast no, wszyscy są w takim wielkim szoku, nie mogą się jeszcze otrząsnąć z tego, co się przed chwilą stało. Zaczynają szukać jakiejś takiej no, w miarę bezpiecznej drogi powrotnej do domu i rozpraszając się nie zauważają tego, że nie ma wśród nich Tomka, którego z kolei chuliganie zabierają w tym momencie do tego samego baru, w którym kilkadziesiąt minut wcześniej pili. No, co gorsza, w tym momencie oczywiście właściciel baru widzi, że przyprowadzają ze sobą no, naprawdę pokiereszowanego młodego człowieka, natomiast pod groźbą tego, że sam może za chwilę skończyć zakrwawiony, nie wzywa policji. Kilkaset metrów od baru stoi również radiowóz, który no, najprawdopodobniej nie zauważa tego, co się dzieje w barze, lub po prostu nie chce tego zauważyć. No, w tym momencie ta grupa jeszcze praktycznie nie ma jakiegoś ułożonego planu, jeszcze nie wiedzą, co z Tomkiem zrobią. Gdzieś tam zaczynają z nim rozmawiać, szczególnie Monika, tutaj ona w tym momencie odgrywa rolę takiego sprzymierzeńca Tomka, opatruje mu głowę, obmywa mu rany, gdzieś tam jakoś przyjacielsko go zagaduje, tym samym usypia jego czujność. W tym samym czasie natomiast właściciel tego Forda, Marek G., zawiadamia policję o tym, co przytrafiło się na Polanie, w tym Parku Młocińskim, o tym, że został właśnie w ten sposób zaatakowany, że zostało zniszczone jego auto, że musiał stamtąd uciekać, więc policja jest generalnie zawiadomiona o sytuacji, która miała tam miejsce. Może nie oczywiście o całej tej sytuacji, natomiast wie, że była tam grupa agresywnych osób, co w późniejszym czasie pomoże im połączyć ze sobą kropeczki. Oprawcy przewożą Tomka z baru do mieszkania Moniki Szymańskiej, które znajduje się na warszawskim Brudnie. No i w tym mieszkaniu, kontynuując tą libację alkoholową, pijąc, uprawiając seks w międzyczasie, po prostu torturują Tomasza, przykuwają go najpierw do kaloryfera, po czym bardzo, bardzo, bardzo brutalnie go traktują, łącznie z tym, że obcinają mu włosy, biją go, poniżają, dochodzi nawet do tego, że chcą go zgwałcić lokówką, cały czas próbując wyciągnąć od niego informację, której on nie posiadał, czyli informację o właścicielu Forda, i nic tutaj nie pomaga, żadne tłumaczenia Tomka, że on tej osoby nie zna, że on nie ma pojęcia, kto w tym aucie siedział, że to nie był nikt z jego znajomych na pewno, no to nie pomaga, oni mu po prostu albo nie wierzą, albo w tym momencie nie chcą uwierzyć. Jakimś cudem około godziny 4 Tomkowi udaje się dodzwonić do swojego przyjaciela, o którym wcześniej wspominałam, czyli do Jarosława, który kilka godzin wcześniej na tej polanie się z Tomkiem znajdował i został pobity.
Tomek pyta kolegę, czy u niego wszystko jest ok, czy u niego wszystko w porządku, po czym powiedział tylko, że u niego jest kiepsko, że nie czuje się najlepiej i że nie może rozmawiać. W tym momencie połączenie zostaje przerwane i jest to ostatnia rozmowa Tomka z którymkolwiek ze swoich znajomych i bliskich. Jakby tego było mało, tej samej nocy również dzwoni telefon rodziców Tomasza. Odbiera mama, po drugiej stronie odzywa się kobieta, która pyta się, jakim autem Tomek przyjechał na imprezę. No, mama jest w szoku oczywiście, bo Tomek nie prowadzi żadnego auta, nawet nie ma prawa jazdy, więc odpowiada, że, no, że żadnym, że on tam na pewno się udał autobusem albo na pieszo. Połączenie znów zostaje przerwane, natomiast no, rodzice w tym momencie bardzo się niepokoją, bo nie dość, że Tomka nie ma w domu, to jeszcze łączą ze sobą te dwa fakty, ten telefon oraz to, że on właśnie z tej imprezy nie wrócił, co jest do niego kompletnie niepodobne, no i w tym momencie zapala im się czerwona lampka. W związku z tym nad ranem udają się na komisariat policji, gdzie składają zawiadomienie o zaginięciu swojego syna. Przy czym no, policja reaguje tak, jak zazwyczaj reagują w takich sytuacjach, czyli uspokajają rodziców Tomka, mówią, że no, na pewno się upił i gdzieś tam zabalował, śpił jakichś znajomych albo u jakiejś dziewczyny. Natomiast mama Tomka, pani Jadwiga, zapewnia, że no, to jest absolutnie niepodobne do jej syna i jest to niemożliwe, żeby coś takiego się przytrafiło, że na pewno musiało wydarzyć się coś złego. Natomiast no, policjanci niestety nie przyjmują tego zgłoszenia i de facto od momentu tego zgłoszenia rodziców do morderstwa upływa około 20 godzin, które zostały po prostu zaprzepaszczone. Niepokój rodziców Tomka wzmaga jeszcze fakt, że na komendzie spotykają jednego z Tomka kolegów, który opowiada im o tym, co przytrafiło się i na polanie w parku. Co za tym idzie, oczywiście pani Jadwiga od razu przewiduje, że, no, że Tomkowi musiało się przytrafić coś złego. Tymczasem przez cały dzień 14 czerwca Tomek jest torturowany, katowany i poniżany w domu Moniki. Cierpi po prostu niewyobrażalne męczarnie do tego stopnia, że on po prostu już przestaje w jakikolwiek sposób się opierać i prosi już o to, żeby to wszystko się tylko i wyłącznie skończyło. W międzyczasie bardzo dużo rozmawia z Moniką Szymańską, której między innymi wyjawia, że w tym bloku, w którym mieszka ona, kilka kondygnacji dalej, kilka klatek dalej mieszka jego rodzina. Monika dochodzi do wniosku, że sytuacja w tym momencie, może nie w tym momencie, ale że teraz sytuacja w ogóle diametralnie się zmieniła, ponieważ ona może zostać przez Tomka rozpoznana, bo Tomek będzie wiedział, że wszystko działo się w tym samym bloku, więc ona po prostu może zostać powiązana z jego pobiciem i porwaniem. W związku z tym podejmuje decyzję o tym, że Tomek musi zginąć. Informuje swoich kompanów o tym, że chłopak jest dla nich w tym momencie niebezpieczny, ponieważ może wskazać ją i ich jako swoich oprawców. No i bandyci w tym momencie przystępują do planowania zabójstwa Tomasza. Według sądu, który potem wskaże wszystkich uczestników tej zbrodni, wszystko zaplanowała Monika Szymańska. Była generalnie mózgiem całej tej akcji. Tomasz K., czyli jeden ze znajomych Moniki, dostarcza nóż i łopatę, napełnia kanister benzyną.
Monika każe mu zakupić sznurek i około godziny 22 trzy osoby, Monika Esz, Tomasz K. i Marek Esz, wyprowadzają Tomka Jaworskiego do samochodu. Tomek jest boso, ubrany w koszulę Moniki, wsiada do auta, udają się z nim do Białołęki nad kanał Żerański. Auto prowadzi Monika, ponieważ jest najmniej upojona alkoholem, jest najbardziej trzeźwa. Na miejscu to ona wydaje polecenia, przepraszam. W związku z tym każe mężczyznom wykopać dół, w tym czasie dalej zagadując Tomka w samochodzie, żeby uśpić po raz kolejny jego czujność. Tomasz się w żaden sposób nie buntuje, nie prosi o litość. Jest po prostu kompletnie wyczerpany i udręczony. Jego ostatnie słowa brzmią: dobij mnie. Tomasz K. na polecenie Moniki zadaje Tomkowi 4 śmiertelne ciosy w okolice serca. Monika sprawdza jeszcze, czy Tomek żyje. Przydeptuje go butem i wypowiada takie naprawdę okrutne słowa: wyrwaliśmy chwasta. Następnie ciało Tomka zostaje oblane benzyną i podpalone. Takie jeszcze nie do końca dopalone zwłoki przysypują ziemią i wracają do mieszkania na dalszy ciąg libacji, tak jakby kompletnie nic się nie stało. Cała trójka ukrywa samochód, pozbywa się Tomka rzeczy, sprząta mieszkanie, no i na sam koniec udają się na wycieczkę. Osobiście jest to dla mnie chyba jedna z tych części sprawy najbardziej szokująca. Najbardziej słaby psychicznie z całej tej czwórki osób jest Marek Esz, który przyznaje się koledze Robertowi W. do tego, co zrobili Tomkowi, jak to wszystko wyglądało. Używa słów Moniki, czyli wyrwaliśmy chwasta. Tego samego wieczoru rozpoczyna się akcja pościgowa warszawskiej policji. Na ocalenie Tomka jest już oczywiście za późno. Natomiast policja zaczyna przesłuchiwać świadków, łączy ze sobą fakt zgłoszenia wcześniej tego incydentu na polanie z faktem zaginięcia młodego licealisty. W konsekwencji w poniedziałek 16 czerwca następuje przełom i policja aresztuje Roberta W., który jest właścicielem Fiata 125P, który przyznaje się do pobicia i porwania Tomka oraz wskazuje sprawców morderstwa na podstawie tego wcześniejszego zwierzenia Marka Esz. Tego samego dnia wieczorem zostają aresztowane kolejne trzy osoby, w tym Monika Szymańska. Natomiast dwa dni później, w środę 18 czerwca, w lasku nad kanałem Żerańskim policja odkopuje zwłoki Tomka Jaworskiego. Policjantom jest naprawdę bardzo ciężko, mimo że są to osoby, które na co dzień mają do czynienia z jakimś takim światem przestępczym, to jest im naprawdę bardzo ciężko stanąć obojętnie nad tak zmasakrowanymi zwłokami młodego chłopaka, który miał przed sobą absolutnie całe życie. Wszyscy są po prostu w ciężkim szoku. 19-letni Tomasz K.
34-letni Marek Esz oraz 24-letnia Monika Szymańska, która została okrzyknięta później królową tej zbrodni, zostają postawieni przed sądem i skazani za makabryczne zabójstwo Tomka Jaworskiego. Oskarżeni oczywiście wzajemnie się obwiniają, natomiast w maju 1998 roku przed Stołecznym Sądem Wojewódzkim rusza ich proces i Monice, Tomaszowi i Markowi zostaje postawiony zarzut dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Na ławie oskarżonych zasiada jeszcze 6 innych osób, którym zarzuca się udział w rozboju, uprowadzenie oraz niepowiadomienie o zabójstwie. Ponieważ opinia publiczna jest absolutnie wstrząśnięta tą zbrodnią, na każdą z rozpraw przybywa bardzo tłumna publiczność, w tym bardzo dużo dziennikarzy, rodzina, znajomi zamordowanego Tomka. No, sprawa absolutnie wstrząsnęła Polską. W tym czasie również organizowane są marsze w różnych miastach Polski, łącznie około 20 protestów przeciwko rosnącej przemocy i agresji w społeczeństwie. Monika zaprzecza, jakoby to ona była osobą, która dowodziła, zaplanowała i kierowała całą akcją. Przez cały proces nie przyznaje się do udziału w zabójstwie. Mówi, że nawet nie wiedziała o tym, że Tomka zabito, że Tomek miał być przywiązany do drzewa i pozostawiony. Natomiast no, opinia psychologów biegłych nie pozostawia złudzeń. Monika Szymańska jest no, ponadprzeciętnie inteligentną osobą, która ma bardzo dominującą osobowość i absolutnie nie jest ona typem ofiary. Tomasz K., który w dniu morderstwa ma lat 19, i taka ciekawostka, że jest on również opiekunem dzieci Moniki, przyznaje się do zadania Tomkowi śmiertelnego ciosu nożem, prosi rodziców Tomka o przebaczenie. Marek Esz przyznał się tylko i wyłącznie do uprowadzenia i przetrzymywania Tomka w mieszkaniu Moniki oraz no, podtrzymuje swoje wcześniejsze zeznania, że to Monika Szymańska była inicjatorką wszystkiego i to ona organizowała tą zbrodnię. Obwiniają o to, że w jakiś sposób nimi manipulowała i że to ona jest za wszystko odpowiedzialna. 19 listopada 1998 roku zostaje ogłoszony wyrok sądu pierwszej instancji. Główni oskarżeni w sprawie zostają uznani winnymi zabójstwa Tomasza i według sądu to właśnie Monika Szymańska jest inicjatorką i mózgiem całej tej akcji. Zostaje ona skazana na dożywocie. Tomasz K. jako wykonawca zabójstwa, czyli osoba, która zadała de facto ten śmiertelny cios, również dostaje wyrok dożywocia. Natomiast Marek Esz, czyli ta osoba, która pierwsza przyznała się do zabójstwa, w wyniku zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary otrzymuje łączną karę 15 lat pozbawienia wolności. W tym momencie serdecznie zachęcam Was do lektury książki Moniki Bondy o tytule Polskie Morderczyni, gdzie jest cały rozdział poświęcony Monice Szymańskiej, który wydaje mi się mógłby bardzo naświetlić Wam jej charakter i może no,
trudno nie w jakiś sposób wytłumaczyć to, jak do tej zbrodni doszło, natomiast na pewno wykazać, jak do tego wszystkiego w ogóle mogło dojść, ponieważ no, Monika Szymańska jest wyjątkowo przebiegłą, taką bardzo inteligentną kobietą o wręcz męskich cechach. No, to makabryczne morderstwo młodego chłopaka, który miał naprawdę całe życie przed sobą, który miał marzenia, plany, aspiracje i możliwości absolutnie osiągnięcia wszystkiego. Jest takim rozdziałem w polskiej kryminalistyce, który no, na pewno nie zostanie zapomniany. Bardzo dziękuję za odsłuchanie mojego pierwszego nagrania, mojego pierwszego podcastu. Mam nadzieję, że nie ostatniego. I mam nadzieję do usłyszenia wkrótce.